Witam serdecznie na kanale Otoko Club. Ja się nazywam Łukasz Zwoliński, a naszym gościem jest dziś dr Marek Kozubel, historyk wojskowości, analityk wojskowy oraz redaktor współpracujący z portalem Defense24. Dzień dobry, panie doktorze. Witam serdecznie, panie redaktorze. Pozdrawiam również widzów i słuchaczy Otoko Club. Czy patrząc w tej chwili na ruchy Rosji związane z gromadzeniem broni czy formowaniem nowych jednostek, możemy spodziewać się, że Moskwa przeprowadzi zimą dużą ofensywę na terenie Ukrainy? Jest takie zagrożenie. Oczywiście pod znakiem zapytania stoi to, na ile Rosjanie są teraz w stanie wykonać głębokie uderzenia, to znaczy przeprowadzić takie ofensywy, które naprawdę mogą głęboko wejść w terytorium kontrolowane przez stronę ukraińską. I dlaczego ja tutaj tak to podkreślam? Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Od 24 lutego 2022 roku Rosjanie bardzo mocno przeżyli taki troszeczkę lekki upadek, jeżeli chodzi o swoje zasoby broni pancernej, jeżeli chodzi o różne zasoby innego wsparcia, i to wszystko zaczyna odgrywać dość dużą rolę, jeżeli chodzi o skuteczność działań ofensywnych podejmowanych przez stronę rosyjską. Tutaj trzeba podkreślić jedną rzecz. Latem tego roku też istniała dość duża groźba, a raczej obawa, że Rosjanie przeprowadzą dużą ofensywę na innym odcinku frontu. I co miało miejsce właśnie latem tego roku? Przede wszystkim Rosjanie faktycznie podjęli takie działania na terenie takiego pogranicza obwodów charkowskiego i łuchańskiego, i co ciekawe, te działania, jakie oni podjęli, okazały się mocno, można powiedzieć, dalekie od tego, czego się faktycznie obawiano, chociażby po zastosowaniu przez Rosjan pierwszej armii pancernej gwardii. Bo to właśnie jej zaangażowania tak mocno bali się niektórzy analitycy, podkreślając, że tutaj na nowo uzupełniona pod względem sprzętowym i osobowym może dokonać przełamania w tamtym rejonie, czyli pod Kupiańskiem, w kierunku Łymana, i mocno pokrzyżować plany strony ukraińskiej, jeżeli chodzi o działania ofensywne na południu Ukrainy. No i co się stało? No, skończyło się to wszystko na tym, że Rosjanie zyskali bardzo niewiele terenu. Te elementy zastosowane przez Rosjan pierwszej armii pancernej gwardii nie okazały się wcale tak skuteczne. Można powiedzieć, że pierwsza armia pancerna gwardii okazała się tak samo przereklamowana co rok temu. Czyli w 2022 roku wtedy też tak oceniano, że to będzie w przypadku inwazji na Ukrainę jeden z takich najskuteczniejszych, najgroźniejszych rosyjskich związków operacyjnych. Tymczasem co się okazało, że jej oddziały, czy raczej batalionowe grupy taktyczne, które były sformowane na bazie jej jednostek, okazały się po prostu mało skuteczne, podatne na odcięcie od zaopatrzenia, a gdy już były odcięte od zaopatrzenia, to bardzo często Rosjanie porzucali swoje czołgi, swój sprzęt, nawet go nie niszcząc. Także ujmijmy to tak. Zachowanie składu osobowego tej armii okazało się dalekie od elitarności. A taką elitarność miała sugerować nazwa. Armia Pancerna Gwardii. Prawda? Jak to brzmi? Potężnie i dumnie. Nie wyszło ani potężnie, ani dumnie, koniec końców. I to tak w roku 22, jak i 23. Także okazał się to dość przereklamowany związek operacyjny, ale teraz zadajmy sobie pytanie, czy dzisiaj Rosjanie są w stanie przeprowadzić jeszcze bardziej groźne działania, na przykład porównując do tych, które zostały podjęte w roku 22? Moim zdaniem nie. Dlaczego? Po pierwsze, chodzi o to, że Rosjanie będą
w razie sytuacji, gdyby rzeczywiście gdzieś przełamali front, a jakieś czołówki wdarły się głęboko w terytorium ukraińskie, to Rosjanie mogą mieć problem z tym, żeby dowieźć zaopatrzenie, amunicję, paliwa dla nacierających oddziałów, bo problem też polega na tym u Rosjan, że brakuje im ciężarówek i cystern. To jest bardzo poważny mankament dla Rosjan. Kolejnym problemem strony rosyjskiej jest też to, że no, te oddziały, którymi najeźdźcy dysponują, są przeważnie coraz częściej formacjami strzeleckimi, pieszymi. Już się nieraz zdarzało w tym roku, że niekiedy ciężarówkami albo koleją podwożono po prostu oddziały rosyjskie, a następnie kazano im po prostu wysiąść i iść pieszo, powiedzmy kilka do kilkunastu kilometrów na pozycje, które mieli zająć. A było to spowodowane tym, że bardzo często nie było jak ich dowieźć, bo trzeba było dowozić w tym czasie amunicję, powiedzmy, albo żywność, paliwo. Także Rosjanie naprawdę borykali się z całą masą problemów i teraz taka potencjalna ofensywa w warunkach zimowych po prostu będzie się borykała z tym samym problemem, tylko prawdopodobnie jeszcze bardziej nawarstwionym, prawda? Pamiętajmy też, że nie tylko działania przeciwnika mogą wpływać na to, że Rosjanie mogą mieć problemy z dowozem zaopatrzenia. A co z wypadkami drogowymi? Chociażby wywołanymi oblodzeniem szosy, albo wywołanymi na przykład pijaństwem kierowców, albo innymi nie do końca przewidzianymi okolicznościami. Tutaj naprawdę przed Rosjanami stałaby masa wyzwań, co nie oznacza, że Rosjanie nie podejmą się jakichś prób przejęcia inicjatywy na swoją korzyść. Do takich sytuacji może dojść, ale moim zdaniem Rosjanie przede wszystkim będą się starali troszeczkę skorygować linię frontu, troszeczkę poprawić swoją sytuację taktyczną na niektórych odcinkach, bo uważam, że oni zdają sobie teraz sprawę ze swoich słabości. Z tego, że no, nie da się samymi deklaracjami przeskoczyć pewnego braku możliwości. Czysto po prostu takiego fizycznego braku. Bo też zauważmy jeszcze jedną rzecz. Pomimo potwierdzonego już dowozu amunicji z Korei Północnej, czyli pośrednio prawdopodobnie również od Chin, to Rosjanie tak na dobrą sprawę też borykają się z pewnym niedostatkiem tego elementu, który bardzo mocno sprzyjał ich postępom w roku 2022. Jest to właśnie amunicja artyleryjska. Widzimy też pewien downgrade, jeżeli chodzi o artylerię rosyjską. Rosjanie ponoszą straty na polu walki. W roku 2022, kiedy Rosjanie byli w stanie odpalać w ciągu jednego dnia od 60 do 50 tysięcy pocisków, często waląc na ślepo, tak naprawdę, czego dowodem zresztą były liczne fotografie, a nawet niektóre nagrania, które pokazywały, że te pociski latały w różne strony, w różne kierunki, ale nie zawsze padały nawet blisko ukraińskich pozycji, ukraińskich okopów. I co się działo? Wiele rosyjskich haubic nie musiało zostać zniszczonych na polu walki. Wiele z nich po prostu się zużyło, zużyły się ich lufy. Teraz oczywiście rosyjskiej artylerii taki problem za bardzo nie grozi, ale problem pojawia się innej natury. Przez właśnie wyczerpanie bardzo wielu haubic, przez fakt ich utraty na polu walki w wyniku działań strony ukraińskiej, doszło też do takiej sytuacji, że Rosjanie muszą uzupełniać swoje braki wykorzystaniem po prostu haubic jeszcze starszego typu. I teraz już rzeczywiście pojawiają się takie doniesienia, że Rosjanie wykorzystują nawet haubice z okresu II wojny światowej. Także powiedzmy, no, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to pomijając pojawienie się czołgów epoki Chruszczowa, to mamy też do czynienia u Rosjan z downgrade'em, również jeżeli chodzi o artylerię. W tych warunkach Rosjanom będzie bardzo trudno podjąć się przeprowadzenia ambitnych operacji. Co innego próbować w wyniku jakichś działań defensywnych, próbować utrzymać linię frontu.
ale nawet z tym Rosjanie mają pewne wyzwanie. Bo przyjmując jedynie postawę defensywną, to oddają w pełni na wszystkich odcinkach inicjatywę stronie ukraińskiej. Ukraińcy mogliby wtedy rzeczywiście skoncentrować zimą jakieś większe siły na takim najbardziej korzystnym dla siebie odcinku. Powiedzmy, będzie to odcinek południowy. To jeżeli to jeszcze połączymy z tym, że na zachodzie stopniowo, powoli, ale jednak poprawia się sytuacja z produkcją amunicji, z tym, że zimą w arsenale strony ukraińskiej mogą się pojawić kolejne rakiety ATACMS do systemów HIMARS i M270, ale tym razem z zasięgiem do 300 km. Jeżeli będą to rakiety balistyczne, to mogą one zostać wykorzystane przez Ukraińców do zniszczenia mostu krymskiego. Jeżeli będą to pociski kasetowe, a też są takie, po prostu Amerykanie w pewnym momencie przerobili te swoje pierwsze rakiety do ATACMS-ów na taką wersję z mniejszą liczbą amunicji kasetowej, ale za to z powiększonym zasięgiem, aż do 300 km. To też bardzo mocno skomplikuje życie Rosjanom, bo może ich skłonić do dalszego odsunięcia lotnisk, na których będą bazować ich samoloty i śmigłowce. W ten sposób ich po prostu pozycje na froncie będą pozostawione bez wsparcia lotniczego albo będą problemy z udzieleniem tego wsparcia. No i kolejna kwestia. Na przełomie tego i następnego roku na Ukrainie już mają się pojawić samoloty F-16. I one też bardzo mocno mogą się przyczynić do odegnania samolotów i śmigłowców strony rosyjskiej. Mogą też być kolejnymi tymi nośnikami broni precyzyjnej, jaką Ukraińcy dostają od Zachodu. Czyli na przykład rakiet albo jeszcze innej amunicji. Także tutaj Rosjanie mogą mieć naprawdę ogromny problem. Ponadto samoloty F-16 mogą też zostać wykorzystane do obrony ukraińskiej przestrzeni powietrznej przed kolejną kampanią rosyjską polegającą na uderzeniach w infrastrukturę krytyczną. Także z jednej strony tutaj czas działa na niekorzyść strony rosyjskiej, ale z drugiej strony też faktycznie nie do końca sprzyja on też Ukraińcom. Ale jeżeli też chodzi o jedną rzecz, jeszcze tak tylko wrócę na koniec do tej kwestii, jak duża jest groźba, jeżeli chodzi o jakąś rosyjską ofensywę. Teraz właśnie Rosjanie mają na linii frontu średnio od 425 do 427 tysięcy żołnierzy. Oczywiście nie wszyscy są w linii i też na dodatek 1/4 tego wszystkiego stacjonuje właśnie na odcinku słobożańskim, czyli tym od rzeki Doniec aż do granicy z Federacją Rosyjską. I trzeba właśnie podkreślić tą jedną rzecz. To jest teraz w dużej mierze armia strzelecka, armia piesza. I teraz też widzimy chociażby pod Awdijówką, że nawet skoncentrowanie dużych sił pancernych, i to podejrzewam dla Rosjan był pewien wysiłek teraz, bo użyto tam naprawdę dość dużej liczby nowocześniejszego sprzętu. To nie były głównie, powiedzmy, czołgi T-55 czy T-62, tylko to były zmodernizowane czołgi T-72, T-90. Także jednak ten nowszy sprzęt w arsenale rosyjskim. I zauważmy, że nawet pomimo takiej koncentracji sił i środków, pomimo intensywnego zaangażowania lotnictwa, Rosjanom jednak nie udało się w szybkim tempie, krótko, jeżeli chodzi o czas, przełamać pozycji ukraińskich. Te walki ciągną się teraz, o ile dobrze kojarzę, od 10 października, a dzisiaj mamy 28 wieczór i tam naprawdę nie widać jakiegoś spektakularnego przełomu. I nawet na dodatek teraz znowu się donosi o tym, że prawdopodobnie Rosjanie zrobią sobie coś w rodzaju takiej może nie pauzy, ale taki krótki, być może kilkudniowy, albo zobaczymy, może dłuższy okres takiego, można powiedzieć, odpoczynku, który też będzie się charakteryzował atakami, ostrzałami, ale nie tak intensywnymi jak w tych momentach
takiego większego zaognienia, takich tych bardziej intensywnych szturmów. Czy zgadza się pan z takimi ostatnimi opiniami niektórych ekspertów, że Ukraina może mieć niedługo duży problem z tym, żeby się dalej bronić, czy prowadzić dalej swoją kontrofensywę ze względu na brak zasobów ludzkich? Nie, nie zgadzam się z tym. Tutaj ten problem rzekomego braku zasobów ludzkich po stronie ukraińskiej to pojawiał się tak naprawdę już od marca ubiegłego roku. I on jest co chwila po prostu wyciągany z kapelusza bez podawania jakichkolwiek dowodów, bez podawania jakichkolwiek sensownych argumentów. Ciągle tylko słyszymy to samo. Ukraińcom już kończą się żołnierze. Nie, nie kończą się. Nie kończą się. Ukraińcy mają inny problem i polega on przede wszystkim na pewnych błędach w zarządzaniu zasobem ludzkim. To jest pierwsza kwestia. Ukraińcy mają jeszcze dość żołnierzy, aby skutecznie kontynuować wojnę i aby odbić, moim zdaniem, odbić większą część okupowanego przez Rosjan terytorium. I tutaj ja bym się nawet nie obawiał tyle o to, jak Ukraińcy odbiją Krym, bo Krym wbrew pozorom może się okazać miejscem bardzo trudnym do obrony przez Rosjan. Tutaj naprawdę ogromnym wyzwaniem okazałoby się wyzwalanie tej najbardziej zurbanizowanej części Donbasu. Tam byłby problem. Chodzi o większą część, o okupowaną rzecz jasna, obwodu donieckiego oraz część obwodu łuchańskiego. Tam pojawią się rzeczywiście problemy, bo mamy do czynienia z terenem, gdzie tak naprawdę, gdyby nie znaki drogowe, to nie wiedzielibyśmy, gdzie zaczyna się jedna miejscowość, a kończy druga. Taka tam jest sytuacja. Spójrzmy chociażby z góry, powiedzmy na mapie Google, na wielką aglomerację, jaką jest Donieck i sąsiednia obok niego Makijówka. Jak to wygląda? To przecież wygląda jak jeden wielki moloch, ale gdy tylko klikniemy w nazwę, to się okazuje, gdzie przebiegają granice administracyjne. To będzie problem. I to mogą być kosztowne walki, jeżeli Rosjanie będą jeszcze mieć czym je prowadzić. Ale wracając, czy Ukraińcy mają obecnie jakiś wielki problem z zasobem ludzkim? Bardziej tutaj jest problem z jego zarządzaniem. Chodzi o to, że nie da się utrzymywać przez całe długie miesiące na terenie intensywnych walk tego samego składu osobowego. I nie chodzi tylko o to, że on się wykrwawia. Ludzie męczą się czysto fizycznie i psychicznie. Nagrodą dla żołnierzy, bardziej wartościową niż medale, jest chociaż krótki kilkudniowy urlop, w trakcie którego jadą do domu, spotykają się z rodziną. I tutaj podam przykład. Radio Swoboda jakiś czas temu zrobiła wywiad z jednym z ukraińskich żołnierzy obsługujących ręczny zestaw przeciwlotniczy, czyli MANPADS, który po prostu ostatnio zestrzelił kilka wrogich obiektów, w tym też samolot. I on tam wprost mówi, że gdyby tylko mógł, to strącałby tego wszystkiego więcej. Dlaczego? Ponieważ za ostatnie zestrzelenia dostał właśnie urlop, mógł pojechać do domu, mógł odpocząć, mógł spędzić czas z rodziną. I to jest ważne. Tutaj ogromnym problemem nie jest to, że ta armia, w sensie ukraińska, siły obrony Ukrainy, że one się wykrwawiają jakoś mocno. Bo to nie o to chodzi. Oni nie wykrwawiają się tak spektakularnie na polu walki teraz jak Rosjanie. Ale problem polega na czym innym. Tych żołnierzy trzeba jakoś rotować, trzeba im tworzyć warunki na froncie do tego, aby oni na nim mogli wytrzymać. I nie chodzi tylko o, powiedzmy, wsparcie psychologiczne z czyjejś strony. Chodzi też o przygotowanie warunków do tego, aby oni mogli jakoś przebywać, spędzać czas na froncie, spać, jeść, załatwiać inne potrzeby. Chodzi też w końcu o to, aby przygotować im odpowiednie umocnienia, w których będą mogli obronić się przed wrogimi atakami. Na brak odpowiedniej infrastruktury obronnej wskazywali niektórzy ukraińscy dziennikarze i analitycy nieraz, chociażby Jurij Butuzow,
I on to robił już nawet no, kilka miesięcy temu, zwracając uwagę na to, że odcinek Słobożański, czyli tam między innymi rejon Kupiańska, na wschód od Łymania, że, czy pozycja nad rzeką Żerebeć, to wszystko powinno być już dawno solidnie umocnione. Po to, żeby oddziały ukraińskie nie musiały gdzieś bronić się na słabo okopanych wzgórzach, lasach, tylko żeby w razie czego mieli gdzie się wycofać i żeby potem Rosjanie łamali sobie zęby na ukraińskich pozycjach. I niedawno w wywiadzie dla Radia NW Jurij Butuzow podkreślił, on nie widzi w tych strefach zaognionych chociażby tak zaawansowanych prac inżynieryjnych, jakie przeprowadzili Rosjanie na Zaporożu, czyli mowa tutaj o linii Surowikina. No akurat nie podejrzewam Jurija Butuzowa o to, że domagałby się stawiania smoczych zębów, gdzie popadnie, ale chodziło chociażby o ten rozbudowany system okopów, schronów, miejsc, gdzie żołnierze mogą też przeczekać ostrzał artyleryjski. No trzeba tutaj powiedzieć, że Rosjanie jednak górują nad stroną ukraińską, jeżeli chodzi o prace inżynieryjne i tutaj Ukraińcy nadganiają powiedzmy ten problem w dużej mierze w ten sposób, że po prostu precyzyjniej atakują i ostrzeliwują swojego przeciwnika. W ten sposób zadają mu straty. No i oczywiście rekompensują to sobie również stałymi atakami na rosyjską infrastrukturę, na tyłach, na kolumny zaopatrzeniowe, składy amunicji, miejsca koncentracji, punkty dowodzenia. Choć raz na jakiś czas i Rosjanom zdarzy się jakiś celny strzał. No chociażby niedawno wypłynęły dwa nagrania ostrzału dwóch pociągów z zaopatrzeniem, prawda? Też dochodziło do takich sytuacji. No ale pamiętajmy, że wojna to nigdy nie jest gra do jednej bramki. Obie strony starają się sobie zadać straty. Ale wracając, bo czasem też się pojawia pytanie o to, ile Ukraińcy mogli stracić żołnierzy, prawda? To się pojawia nie raz, tutaj są malowane bardzo różne tezy. Ja szczerze mówiąc nie do końca ufam ustaleniom, powiedzmy zachodniej prasy, która często właśnie powołuje się na jakieś anonimowe doniesienia. Pamiętamy też kwietniowy przeciek, który miał przedstawiać dokumenty, prawda, tajne, które miały pokazywać te straty. Ja tylko pozwolę sobie zwrócić uwagę na jedną rzecz. Straty tam wtedy podane, ukraińskie, były niższe niż te, które deklarowały niektóre ukraińskie źródła stanem na 1 stycznia 2023 roku. A przypomnę, że to było około 35 tysięcy poległych i zmarłych od ran. A tam podano chyba około 20 tysięcy w tamtym wycieku. Oczywiście straty rosyjskie też były jakoś tak spektakularnie zaniżone. Więc ja tutaj podkreślę jedną rzecz. Nie ufam do końca takim ustaleniom w oparciu o jakieś anonimowe źródła. I tutaj żadną reklamą ani powiedzmy dowodem nie jest to, że proszę bardzo, jest to The Washington Post i dlatego klękajcie narody, mamy w to wszystko wierzyć. Nie, należy podchodzić do wielu różnych źródeł krytycznie. Takie mam podejście jako historyk, tak do tego podchodziłem od początku trwania konfliktu. I jeżeli chodzi o te ukraińskie straty, ja podejrzewam, że pytanie, czy one zaczynają być może dopiero teraz sięgać powiedzmy jakiś ponad 65, no tak między 65 a 70 tysięcy poległych i zaginionych. Takich, których prawdopodobnie można uznać za z całą pewnością za poległych. Wracając do Awdijiwki, jak przedstawia się w tej chwili sytuacja na całym tym odcinku awdijiwsko-donieckim, także pod Stepowym, Siewiernym czy w Marince? Jakie straty poniosły obie strony od początku tych starć w październiku? No, pamiętam, że po tej pierwszej fazie ataków rosyjskich, która trwała mniej więcej tydzień od 10 października, to Rosjanie mieli jakoby stracić 1000 poległych. Choć niektóre źródła mówiły nawet o 2000 poległych.
i zmarłych od ran. Teraz chociażby wywiad brytyjski, no i zaraz za nim też prezydent Zełenski, podają, że Rosjanie mogli stracić około brygady. Oczywiście no nie precyzuję, czy mowa o brygadzie, powiedzmy, zmechanizowanej czy pancernej, ale możemy przyjąć, że raczej chodzi tutaj w tych mętnych dość sformułowaniach o bardziej brygadę zmechanizowaną, no to powiedzmy, że tutaj się szacuje, że Rosjanie mogliby stracić około od 4 do 5 tysięcy żołnierzy w dotychczasowych walkach tylko pod samą Awdijiwką. I ujmijmy to tak, to nie jest zbyt długi odcinek frontu. Rosjanie też ponadto atakują nieco dalej na południowy zachód od Awdijiwki. Ukraińskie pozycje pod Pierwomajskiem, trochę dalej na południe mamy też stale atakowaną Marinkę, Nowomychajliwkę. Także jeżeli tutaj mowa jedynie o Awdijiwce, to są to bardzo duże straty. Jeżeli dodamy te inne miejsca starć, no to te straty na całym odcinku Awdijiwsko-Donieckim rosyjskie są zapewne dość duże. I wskazuje też na to jeszcze jeden taki element. On jest może nie tyle dowodem, ale bardziej przesłanką potwierdzającą to, że straty rosyjskie są ciężkie, są dotkliwe, jeżeli chodzi o ekwiwalent osobowy, ale prawdopodobnie również sprzętowy. Jest to, że Rosjanie ściągają oddziały z innych odcinków. Na przykład z odcinka Słobożeńskiego to ponoć mają być ściągane elementy pierwszej Armii Pancernej Gwardii. Idziemy dalej. Ponoć pod Awdijiwkę jest skierowana kolejna rosyjska armia ogólnowojskowa, więc się no, zaczyna robić ciekawie. Ponoć nawet też odcinek zaporoski jest przez Rosjan odchudzany właśnie na rzecz Awdijiwki. I jak teraz wygląda sytuacja stricte na linii frontu? No przede wszystkim Rosjanie poszerzają swoją kontrolę nad terenem położonym na wschód od linii kolejowej. I w zasadzie oni utrzymują swoje pozycje, oni się okopali wzdłuż tej linii, ale na zachód od niej rozciąga się otwarty teren. Rozciąga się dość szeroki, otwarty teren, zaraz za którym są ukraińskie pozycje pod Stepowym. Nieco dalej na zachód są też Berdyczi, które też są obsadzone przez Ukraińców. I Rosjanie do dziś nie są w stanie zająć jakichkolwiek pozycji, dalej przesunąć frontu na zachód. Jeżeli chodzi o z kolei odcinek na południowy zachód od Awdijiwki, to Rosjanom nie udają się ataki wyprowadzane z Wodianego na Toneńkie i Siewierne. Także tutaj znowu mamy sytuację, gdzie Ukraińcy dość udanie bronią pozycji, które no, Rosjanie, żeby je zająć, muszą przejść przez otwarty teren, na którym mogą być koszeni, mogą być ostrzeliwani przez ukraińską artylerię, która wedle rosyjskich doniesień dość często i gęsto wykorzystuje amunicję kasetową w tym rejonie. To też generuje u Rosjan straty. Rosjanie mogą odciąć Awdijiwkę nie tylko zajmując Siewierne, Toneńkie, Stepowe czy Berdyczi. Oni muszą również w jakiś sposób albo dojść i zająć Orliwkę, gdzie znajduje się skrzyżowanie prowadzące też do Awdijiwki, albo chociaż doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy Orliwka będzie pod szczelnym ostrzałem. I po prostu wszelki ruch przez tą miejscowość będzie po prostu bardzo ciężki do realizacji, bo po prostu będzie generować u strony ukraińskiej ogromne straty. No ale żeby to zrealizować, ten plan, a już tym bardziej nawet zająć Orliwkę, to Rosjanie no, jeszcze będą musieli sporo zrobić, sporo bardzo się nawojować. Jeżeli chodzi o takie czynniki najmocniej sprzyjające teraz Rosjanom, to są dwa. Pierwszym jest lotnictwo. Chodzi o to, że o ile w pierwszych dniach tej nowej fazy bitwy o Awdijiwkę, czyli po 10 października, Rosjanie stosowali lotnictwo w taki sposób, że ono podlatywało aż do samej linii frontu, niemalże aż do samej linii, to wtedy te ostrzały bombami FAB-500, które są trochę przerobione,
żeby były bardziej precyzyjne, żeby to były takie bomby szybujące, to te ataki bywały bardziej precyzyjne. Jak weźmiemy pod uwagę ogromny ładunek takiej bomby, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że nawet nie do końca celne zrzucenie takiej bomby i tak mogło wygenerować straty po stronie ukraińskiej, bo taka bomba przeważnie padała niedaleko od pozycji obrońców. Po tym, jak stracili Rosjanie kilka samolotów, to zaczęli spuszczać te bomby z dalszej odległości po to, żeby uniknąć ukraińskiego strzału, no i tym samym zestrzelenia. To powoduje, że te bombardowania rosyjskie są jeszcze mniej celne, ale nadal doprowadzają do rujnowania Awdijiwki. Drugim czynnikiem, który sprzyjał w ostatnich dniach Rosjanom pod Awdijiwką, była mgła. Ta mgła pozwoliła na to, że byli oni w stanie chociażby podejść pod Terikon, czyli wysypisko, które znajduje się na północnych obrzeżach Awdijiwki. Ono znajduje się obok Awdijiwskiego Zakładu Koksochemicznego. Może nie góruje nad okolicą tak jak on, ale na pewno może sprzyjać w obserwacji i ostrzału okolicy. Rosjanie co prawda nie zajęli całego wysypiska, całego Terikonu, ale udało im się, wykorzystując mgłę, podejść pod północną hałdę, okopać się tam, no i wytrzymać ostrzał artyleryjski, bo musimy też właśnie pamiętać o tym, że mgła ogranicza widoczność w stronie ukraińskiej. Tutaj nawet drony za bardzo nie pomagają, no a to zarazem utrudnia identyfikację, wskazanie celów do ostrzału artyleryjskiego. A jak wiemy, Ukraińcy też nie mają jakichś ogromnych zasobów amunicji, muszą mimo wszystko ją oszczędzać, więc tutaj zdecydowanie należy stwierdzić, że mgła pomogła najeźdźcom.